Prawie 7 godzin trwała dyskusja nad raportem o stanie miasta. Przedstawiony przez prezydenta Ludomira Handzla raport poprzedził głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Wydatki gminy zostały wykonane w 94% i bardzo dobrze, bo to oznacza, że część tych wydatków po prostu pozostała w budżecie. Zadłużenie w roku 2020. Rada Miasta zaakceptowała zaciągnięcie kredytu w wysokości 47 800 000 złotych. Faktycznie zaciągnięty kredyt wyniósł tylko 32 miliony. Cieszę się również, że kredyt, który został zaciągnięty w 2017 roku, został spłacony w wysokości 1 800 000 złotych. To raty kredytu, które przypadały w roku 2020 i zostały uregulowane w terminie. Deficyt osiągnął 26 milionów i tutaj trzeba podkreślić, że przede wszystkim wynikało to z przesunięcia kwoty 22 milionów złotych na realizację projektu Rewitalizacja Parku Strzeleckiego. Podczas trwającej kilkanaście minut prezentacji prezydent przypomniał, jakie inwestycje zostały zrealizowane w 2020 roku, głównie remonty drugich chodników, budowa nowych miejsc parkingowych czy remonty w placówkach oświatowych. Nie da się, panie prezydencie, nie zauważyć tego, jak intensywnie i jak zaangażowaniem wielkim pan pracuje. Mieszkańcy w dużej większości są panu wdzięczni, doceniają pańską pracę, trzymają kciuki za panem i oby tak dalej. Wszystkiego dobrego, alleluja i do przodu. Równie entuzjastycznie do przedstawionego raportu odniósł się radny Józef Hojnor. Za to dobro, o którym prezydent informował, jako obywatel miasta, jako radny, mówię bardzo uprzejmie dziękuję i proszę, aby państwo na tym poziomie kompetencji, spokoju, zaspokajali potrzeby naszego miasta i poszczególnych dzielnic oraz poszczególnych mieszkańców. Zastrzeżenia, jak można się było spodziewać, miała opozycja. Laurka i kult jednostki, tak prezentację komentowała radna Teresa Cabała. Pytała o kompleksowy plan remontu ulic i plany nad odkorkowaniem ulicy Węgierskiej. Pamiętam, kiedy jeszcze panem prezydentem był pan Wiktor, a zastępcą świętej pamięci Zofia Pieczkowska, inżynier drogownictwa, posiadała taki harmonogram i mówiła, odpowiadając, czy to na sesji, na interpelację, proszę, tu w tej kolejności jest ta ulica. W tym i w tym roku będzie realizowana. I po pierwsze, to dawało możliwość przygotowania do realizacji inwestycji, to jest po pierwsze, i współpracy z innymi w tym zakresie. Z kolei radna Ilona Orzeł stwierdziła, że w mieście widać wiele inwestycji, ale wotum zaufania to nie tylko finanse czy realizowane przedsięwzięcia. Wotum zaufania to także stosunek do drugiego człowieka. Do problemów, które przedstawiają panu ci najbardziej pokrzywdzeni. I proszę mi wierzyć, że niejednokrotnie odbieram sygnały takie, gdzie pan prezydent, ja nie chcę, panie prezydencie, pana krytykować, ale są sygnały, gdzie niestety w chwilach takich skrajnie trudnych, kiedy mieszkańcy zwracają się do pana, niestety no, od tych tematów się ucieka. Zabrakło mi właśnie tego, żeby podkreślić to, jak wiele osób tworzy te sukcesy w Nowym Sączu. No to nie jest sukces, panie prezydencie, tylko i wyłącznie pana, chociaż pan też jest istotnym elementem funkcjonowania sądeckiego samorządu, ale są też radni, jest 23 radnych, którzy decydują o tym, czy proponowane przez pana zmiany budżetowe wejdą w życie, czy nie wejdą w życie. Mowa o wszystkim i o niczym stwierdził z kolei radny Leszek Zegzda. W ogóle nie ma debaty o stanie miasta. Jest debata o poszczególnych inwestycjach, o poszczególnych zadaniach, ale nie ma dyskusji o stanie miasta. O to, w jakim jesteśmy miejscu, co jest za nami i co jest przed nami. Podczas głosowania za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi było 11 radnych, przeciw 10, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jeden radny był nieobecny. Ludomir Handzel nie uzyskał jednak wotum zaufania, ponieważ nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.